temat oparty o, na takim korzennym przesłaniu. Piosenka nazywa się Napisz. Jeżeli mówimy o korzennym bluesie, no to tak trochę ten czytanie i pisanie raczej nie było mocną stroną pionierów muzyki bluesowej. Na przykład znany, słynny murzyński bluesman, ikona tego gatunku, Big Bill Bronzy, który no, mówi się, że napisał około kilkaset piosenek, pieśni, a przynajmniej tyle pozostało nagrań. Nauczył się pisać i czytać dopiero u schyłku życia, dobrze po 50, kiedy pracował jako portier na uniwersytecie i studenci, którzy dowiedzieli się, że ten pan w portierni to jest znany od końca 20 lat, przez lata 30, 40, no znany śpiewak bluesowy, Big Bill Bronzy. No jeszcze takiej, jeszcze jest ciekawe to, że ukazała się autobiografia Big Billa Bronzy'ego. No wiadomo, że on jej nie napisał, tylko... A zresztą nie wiadomo, co tutaj będziemy dorabiać, jakieś teorie. No w każdym razie prosta piosenka, Napisz. Siedzę tu.